Efezjan 5:22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Na Kościół podlega Chrystusowi. Takie żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jakie Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie. Żeby, wiecie co, mężczyzna jest filarem stworzenia. Był stworzony pierwszy i często kobiecie jest trudno przeskoczyć swojego męża, mężczyznę. I Paweł dobrze o tym wiedział. I mówi, żony, bądźcie uległe jak Chrystusowi. A bez zrozumienia, o tym już mówiłem, kim, co przyniósł Jezus Chrystus. My będziemy mieli wypaczone małżeństwo, wypaczone relacje wszędzie, w kościele, gdziekolwiek. Bo Jezus Chrystus nie jest wrednym, wszechmogącym sędzią. On jest kochający, cudowny, łaskawy, zbawca. I tak jak Chrystus umiłował Kościół, tak jak Jezus pokochał Kościół, a jak on pokochał? Pokochał tak, że oddał swoje życie za nas wszystkich. Poświęcił siebie, po prostu rzucił się pod koła samochodu, ratując czyjeś, prawda, dziecko na przykład, które się zagapiło. Poświęcił własne życie. I w momencie, kiedy my rozumiemy, jak jest Jezus, bo jest napisane, jaki On jest, tacy my jesteśmy w tym świecie. Patrząc na Jezusa, przemieniamy się w ten sam obraz. Totalne wypaczenie, kim jest Jezus i co On przyniósł, rujnuje nas wszystkich. I wtedy w małżeństwie następuje mąż, dopóki nie doświadczy, jaki jest Jezus i dopóki nie doświadczy, jaka jest Jego miłość, to taki mąż nie będzie nigdy był taki jak, prawda, Chrystus, wtedy nie ma tej uległości, tej właściwie, bo po co ulega kobieta w małżeństwie? Ulega pod opiekę, troskę, zbawczość. O taką uległość tutaj mówi Paweł. Nie o ślepe posłuszeństwo. No, jajecznica, szybko. Już 10 minut minęło, gdzie jest moje... Nie o taką uległość, prawda? Uległość podmiłującego Jezusa, wypaczony obraz Jezusa, wszystko rujnuje. Wypaczona Ewangelia, głoszona po kościołach, wszystko rujnuje. I do tego 25 werset mówi, mężowie, miłujcie żony swoje, jakie Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. My, mężczyźni, musimy być zbawcami, zbawicielami w pewnym sensie, tak? Dające miłość, dające troskę, zrozumienie i tak dalej, i tak dalej. A po hebrajsku ish to jest kobieta, przepraszam, mężczyzna, a isha to jest kobieta. Czyli tak jakby w hebrajskim języku jest fajne taka słowotwórstwo, że tam często jedna literka w każdym języku może zmienić wszystko. Natomiast w hebrajskim do słowa ish, mężczyzna, jest dodana literka hej, która w języku hebrajskim jest liczbą 5, ale też jest symbolem łaski. Czyli do mężczyzny dodana jest łaska. Do ish dodana isha. I kobiety, one są takimi chodzącą, one mają zrozumienie łaski, one mają tę wewnętrzną intuicję. Szybciej to tam, gdzie są kobiety, kobiety łagodzą obyczaje, itd., itd. I my, mężczyźni, jeśli nie zrozumiemy miłości Jezusa, my będziemy non-stop ranić. Nie będąc nieświadomi. I teraz, dopóki mąż nie doświadczy tego, jaki jest kochany przez Jezusa, to wtedy wszystko będzie ruiną. Wszystko się zaczyna od tego, że on musi doświadczyć miłości Bożej. Od tego się zaczyna. On jest kochany i wtedy ta miłość, której on się pławi, wylewa się na miłość wokół niego. Jakby nie da się tego pominąć. Zobaczmy Ewangelię Jana 13. Jana 13, od 34 dalej. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się wy wzajemnie miłowali.
potem wszyscy poznałem, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, że te fragmenty, ten fragment, który przeczytałem, często w chrześcijańskich jakby kazaniach, w ogóle w kościołach jest jakby czytany takim, że miłość po prostu musi być, miłość to jest 11 przykazanie, Jezus dodał jakieś swoje przykazanie i jakby czytamy dalej. Natomiast tutaj Jezus powiedział coś, co jest jak bomba atomowa. Tu On powiedział rzecz, która jest wybuchem nuklearnym, którego większość nie zauważył. Bo o co chodzi? Jezus zawiera nowe przymierze. My żyjemy pod nowymi przymierzami, pod nowym przymierzem. Nowe przymierze, które zawarliśmy z Jezusem, polega na tym, że waszych grzechów nie wspomnę więcej. To są nowe przymierze. Stare przymierze polegało na tym, że za każdy grzech musi być zapłata. W nowym przymierzu Jezus zapłacił za twój grzech i już nie wspomina twoich upadków. I teraz z każdym przymierzem, które były zawierane między Bogiem a człowiekiem, musiały przyjść, były potwierdzone przymierze poprzez przykazanie. Nie dawało się przymierze, zawsze z przymierzem szła jakaś obietnica, przykazanie, jakaś umowa, coś drobnym druczkiem, warunki grubszym druczkiem. Wiecie, jak to wygląda, tak? Więc Abraham, kiedy to Abrahamowe przymierze polegało na tym, że uczyni cię wielkim narodem. Przymierze Noego Bóg usłyszał, że zobaczył tęczę i powiedział, że na pracę konstytucji będzie. Okej, zobaczył tęczę i powiedział, że nie zniszczę jakby ziemię w potopie. Mojżesz, kiedy usłyszał, zawierał przymierze z Bogiem, usłyszał, że masz tutaj dekalo plus 613 przykazów do tego, czyli to było najbardziej obszerne przymierze, które zawierał Bóg między Mojżeszem a ludźmi, między Bogiem a ludźmi w postaci Mojżesza. I tutaj przychodzi Jezus, twórca Mojżesza, twórca Abrahama, twórca Noego, twórca tego wszystkiego, co widzimy, jesteśmy, twórca po prostu całokształtu ziemskiego. I Jezus zawiera przymierze z sobą, z człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem. I ponieważ przymierzu muszą towarzyszyć jakieś warunki, tutaj o tym jest napisane. Kiedy On powiedział, nowe przymierze daję wam. Przykazanie daję wam. Tutaj słowo przykazanie, które jest użyte w języku greckim, to jest słowo, które tak samo można przetłumaczyć jako nowe prawo daję wam. Czyli On mówi, zawieram z wami nowe przymierze i temu nowemu przymierzu będzie towarzyszyło nowe prawo. Pod łaską nie żyjemy bezprawnie, tak jakby całkowicie rób to, co chce. Pod łaską jest to prawo, które Jezus ustanawia i właśnie tutaj o tym jest napisane. Później w różnych sposobach to jest potwierdzane. On mówi, nowe przykazanie daje, nowe prawo daje wam. Nie to, co, było przy Mojżeszu, już nie obowiązuje. Ludzie nieraz mówią, jak to nie obowiązuje? Czyli co można teraz tu założyć i tak dalej? Jeszcze raz powtarzam, ci, którzy tak myślą, że czy można coś założyć pod łaską, albo kraść, albo zabijać. Wtedy pytanie, człowieku, ty chyba się nie narodziłeś na nowo. Jeśli pierwsza myśl, że możesz wszystko, jest u ciebie myśl, że idę grzeszyć, to znaczy, że nie jesteś jeszcze zrodzony z ducha. Bo ludzie zrodzeni z ducha takich myśli nie mają. Jeśli mi jest dawana wolność, to ta wolność polega na tym, że ja chcę być lepszym ojcem, lepszym mężem, lepszym wszystkim. No nie? No. Więc jeśli ty, człowieku, myślisz, słysząc nauczania o łasce, to co, mogę grzeszyć i wszyscy, co to jest? Więc on sam nosi w sobie masę grzechów, masę pokus, masę pragnień, które by z radością zrealizował, gdyby nie wszechmogące, straszliwe oko Boga, którego pilnuje Big Brother, wszyscy widzą. Ale gdyby on mógł przynajmniej raz zasnąć w tym Big Brother, lecę. Mam kilka adresów, na których wciąż nie ciągnę. Więc totalne wypaczenie, totalna po prostu przewrotność, która weszła w chrześcijańskie umysły, które powodują w głowach taką myśl, kiedy Jezus w tym momencie daje nowe i on mówi tak, na czym polega nowe prawo?
abyście się wzajemnie kochali, tak jak ja was pokochałem, abyście się wy wzajemnie kochali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, że jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I teraz on zostawia przykazanie miłości i mówi, miłość jest prawem nowego przymierza. Miłość jest prawem łaski. Daje nam to i mówi, żyjcie tak. To jest jakby wszystko ocenie przez pryzmat miłości. Czy chcesz zrobić komuś to, co zamierzasz zrobić? Czy chciałbyś, żeby tobie ktoś zrobił to samo? I ty tak myślisz. Nie chciałbym, żeby mnie tak potraktowano. Więc nie będę traktował ich. Tylko prosty sprawdzian tej miłości, w której powinniśmy jakby żyć, prawda? Więc pierwszy list Jana. Ogólnie tutaj nie jest nawet rozkaz miłujmy, bo tutaj brzmi jak rozkaz, tylko w oryginalnym tekście trzeba przetłumaczyć. Wiecie jak? Miłujemy. Tak, kochamy, a jakby stwierdza, Jan stwierdza, kochamy, ponieważ on nas najpierw pokochał. I słowo najpierw to jest słowo greckie proton. Tak jak w fizyce, znać, pamiętamy, proton to znaczy coś, co jest najmniejszą cząsteczką w fizyce. I to greckie słowo oznacza coś, co jest najpierw, zanim cokolwiek było i cokolwiek istniało, najpierw było to, ten proton, ta mała cząsteczka. Więc on mówi, i to słowo proton tutaj służy tak, gdyż on nas proton, czyli przedtem umiłował, czyli ponieważ on nas najpierw pokochał. Dlaczego my możemy kochać Jezusa? Ponieważ on mnie pokochał, on ciebie pokochał, i swoją miłość udowodnił na krzyżu. Umierając za ciebie, on powiedział, tak ciebie kocham, że zamierzam za ciebie umrzeć i umrę za ciebie. Więc kochamy, ponieważ przede wszystkim on ciebie pokochał. I ja zanurzam się w jego miłość, ja próbuję cały czas przypominać sobie, głosić samemu sobie, Bóg mnie kocha. Jestem umiłowanym dzieckiem Bożym i dlatego jeśli ja odbieram Jego miłość i doświadczam Jego miłość, to wtedy ja mogę dalej nieść tę miłość i rozdawać i siać ją nawet nieświadomie na inne osoby. I werset 10, albo wcześniej trochę, choć od 7 w ogóle. Umiłowanie. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Podstawą dla małżeństwa jest miłość. Prawda? Bez miłości to jest trudne. I teraz podstawą dla każdej relacji jest miłość. Kościół ma być budowany miłości. Kto nie miłuje, 8 werset, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Dlaczego kto nie miłuje, nie zna Boga? Ponieważ jeśli Bóg jest miłością, kiedy ja Go spotykam, ja poznaję, doświadczam Jego miłość i wtedy we mnie, jeśli ja poznałem Boga, we mnie się zjawia miłość. 9. W czym objawiła się miłość Boga do nas? Iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. I miłość polega na tym, że posyła, Jezus umarł, zmartwychwstaje i przez Niego żyjemy. Jezus daje nam to życie, które w nas płynie i nas zmienia. Na tym polega miłość, 10, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. Lecz On nas umiłował i posłał Syna. 11, umiłowanie. Jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować, Boga nikt nigdy nie widział, jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata, kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I znów 16. Poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. My powinniśmy uwierzyć i cały czas pamiętać i wierzyć w miłość, którą Bóg ma do ciebie.
Nie po prostu, wiecie, świat i wszystkie różne sytuacje powodują, że my myślimy, zastanawiamy się, czy naprawdę Bóg mnie kocha, albo moje słabości, moje upadki, czy naprawdę Bóg mnie kocha, czy naprawdę o mnie się troszczy, czy naprawdę, pytamy nieraz różne sytuacje, zmuszają nas do tego, a tutaj on głosi, my uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Ja cały czas wzbudzam w sobie tą wiarę, Bóg mnie kocha. I 17 werset. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Jaki On jest teraz, Jezus, zmartwychwstały, uwielbiony, potężny, bez wad, bez zarzutów. I kiedy my patrzymy na tego Jezusa, to my jesteśmy tacy sami na tym świecie. Nas tak widzi cały świat duchowy, widzi jak synów Bożych. W miłości nie ma bojaźni, 18. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Tutaj odpowiedź dla tych wszystkich, którzy straszą nas tym, że uważaj, Boga możesz obrazić. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Ci i tamci Królestwo Bożego nie odziedziczą. I jest zgłoszony strach. Bój się Boga, bo jeśli będziesz się Go bał, to wtedy jakby będziesz sprawował z drżeniem swoje zbawienie. A tutaj Jan jakby opisuje, w miłości nie ma bojaźni. Czyli jeśli ty jesteś kochany przez Jezusa, kochany i ta miłość jest udowodniona, ponieważ Bóg oddał swoje życie za ciebie na krzyżu, to w miłości nie ma bojaźni. I Jego miłość jest doskonała i usuwa jaką bojaźń? Usuwa bojaźń, że będziemy potępieni, że będziesz potępiony. Usuwa bojaźń, że będziesz przeklęty, że będziesz w beznadziejnej sytuacji. Doskonała miłość to usuwa, to jest cel tej doskonałej miłości, kiedy ja kocham, kiedy moje dzieci przychodzą do mnie bez strachu. Wy, którzy macie dzieci, też chyba to, że przychodzą z ufnością, usiądą na kolana, przytulą się i podzielą się swoimi troskami. Kochamy, prawda, takie? To jest coś, co my chcemy, żeby nie było tej bojaźni, więc jeśli my tego chcemy, to tym bardziej Bóg tego chce, żebyśmy my traktowali Boga bez bojaźni, takie w sensie strachu, potępienia. Bojaźń w sensie szacunku tak, ale bojaźń w sensie potępienia nie. Ponieważ Jezus został potępiony za ciebie i za mnie, ale piekło go nie utrzymało. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Jaka doskonała? Twoja miłość doskonała? Nie, to jest Jego doskonała miłość. Jego miłość jest niezachwiana. Jego miłość nie ma sinusoidy, nie ma tej huśtawki emocjonalnej. Bóg nie jest emocjonalną nastolatką. Przepraszam wszystkie nastolatki obecne na sali. Emocjonalne, tak. Bóg nie jest emocjonalną nastolatką, która po prostu cały czas jemu się waha, ponieważ ty coś nie zrobiłeś, ponieważ nie odpisałeś na SMS-a. Już 2 godziny czekam. Bóg się nie odwraca od ciebie z byle. Jego miłość jest doskonała, czyli Jego miłość jest cierpliwa. Jeśli my chcemy zrozumieć, jaka jest miłość, jaki jest Bóg w swojej miłości, o tym apostoł Paweł napisał w 1 Koryntian. Prawda? Wszyscy na ślubach często jest czytane w Kościele katolickim o miłości. Proszę? Na protestanckich też, tak? O, też już to umieją. Też o wrzodach. A Rafa wciąż ma traumę ze swojego ślubu. Ja powiem, że ja też mam traumę z waszego ślubu. Tak, i ja mam traumę, bo wy nie wiecie. Wiecie opowiedzieć wam dwa słowa, czy wiecie, tak? Słyszeliście dużo. Nie wiecie? Chcecie? No dobrze, kilka osób nie wie, to tym powiem. To był jeden z pierwszych, tak, ślubów w ogóle? Pierwszy w ogóle? Duży pierwszy ślub pionierski. W ogóle pierwsze publiczne nabożeństwo w Spichlerze to był pogrzeb. Tak.
Jeden z członków założycieli kościoła umarł na serce. To po prostu tata Ani, która tam, ta piosenka, jeśli niebo jest tak wspaniałe, ja chcę kojarzyć tę piosenkę. Więc jej tata zmarł i Boże mój. I my ogłosiliśmy, że zakładamy kościół, jeszcze chyba nawet sali nie za bardzo mieliśmy. Dopiero to wszystko, to był wrzesień, to wszystko było w powiekach, moja żona w ciąży i tego. Chyba nie, jeszcze nie było w ciąży. I pogrzeb. I przyszła cała grupa też, ta katolicka po stronie, nie, i patrzyli na nas. Bóg was przeklął na samym początku. Tak myślę, tak było w ich oczach napisane. A później był wasz ślub. Jakoś połączyłem to. A ja wtedy byłem gorliwy Eliasz. Ja za wszelkie odstępstwo od prawa byłem gotów palić, zabijać, kamienować. To nie było gromić. To było bardzo, bardzo poważne takie podejście. Bardzo, naprawdę, z całego serca to robiłem. I oto na ślubie cała śmietanka wasza przyszła z jednego strony, z drugiej, ze strony Rafała, tam inteligencka, lubelska rodzina, nazwisko Poniatowskie zobowiązuje. jakby z jednej strony tacy EO z Lublina, a z drugiej strony jakiś światek biznesowy z Warszawy, też wszyscy w garniturach od Versace, a ja miałem garnitur po twoim zmarłym mężu. No. Prawda. Daliście mi, w którym on śpiewał na Eurowizji. Broker taki. On dalej wisi. Tak, był wysoki jak ja. Tak. Więc... Ja w ogóle fajnie wyglądałem w tym garniaku. No w końcu był dla Eurowizji szyty, także był taki. Tak, był bardzo. Ja go lubię. Do dzisiaj nie stracił, jakby. Nie wyrzuciłem go, mogę ci pokazać. Ja wiem, że ty nie pamiętam. Wielu, to ja po prostu niektóre traumatyczne rzeczy zostają na dłużej. Więc w tym garniaku, wy jeszcze mówiliście, to jest garniak po trupie, tak mówiliście. Znaczy Grzesiek tak mówił. Pastorze, to jest garnitur po trupie. Dobra, byleby był dobry. Generalnie on nie po śmierci go nie zakłada. Ja wiem, że po śmierci, tak. Ja cytuję twojego obecnego męża, jakby. Okej. Wiem, ale to tak Grzesiek, twój mąż obecny, tak mówił, że tam. Pastorze, garnek to trupie, jakby dobry. Okej. Nie wiem, na czym polega dobry. Dobrze go nie. On by dodał parę szczegółów pikantnych. Takie rzeczy pamiętam. Nie, ja mówię, dla mnie to było bardzo, pamiętam dobrze. Oto ja taki dzielny i modliłem się całą noc, pościłem przed tym ślubem, wymyślałem jakie kazanie, widziałem, im trzeba powiedzieć, że one są grzesznicy, idą do piekła, jeśli się nie nawrócą. I to był mój główny cel, wytłumaczyć im, że całe to towarzystwo, lubelska śmietanka i warszawska tutaj rekiny biznesu, że wy wszyscy idziecie do piekła, panowie. Jakby to było... Tak, w tych garniakach. Tak, więc i ja w garniaku po, już wiecie czym. I ten, ja nosię na sobie jakby symbol umartwienia, tak? Symbol umartwienia, poświęcenia. Więc wynajęliśmy wtedy cudem, jakby później nam już nie wynajmowali. Po jakimś czasie kościół okrąglak, taki luterański. Przy czym? Przy zachęcie. Taka duża kopuła, taka. To jest luterański kościół, tam często też koncerty jakieś w telewizji pokazują. Czy taka wypasiona świątynia, więc to było wszystko takie bardzo, takie
takie fajne, takie wiecie, takie dostojne, aż do momentu, kiedy ja wyszedłem zgłosić. Na tym momencie dostojność skończyła, ja zbudowałem swoje kazanie na powtórzonym prawie 28, gdzie są wymienione po prostu wszystkie jakby kary za niedotrzymania prawa. Między innymi... Na Długiej? Ten ślub był. Nie. To było to samo kazanie na Długiej, ale ślub był. Mi to kazanie tak się spodobało, takie było dobre, że jak używałem na prawie później wszystkich ślubach, jak leciało, bo już był wypróbowany na ślubie poniatowskich, nie? To po tym ślubie tata chciał skakać z okna? Tak. Tak, po ślubie tata przyszedł na swoje 8 piętro, czy tak, na 8 mieszkać, czy 6. I stanął w oknie, powiedział, że moja córka jest w sekcie, kończy z życiem. I tam wszyscy go trzymali, żeby nie skakał. Więc zamiast nawrócić się po moim kazaniu, on postanowił się zabić. Więc... Więc wszystkich przyszłych kaznodziejów, tym chcę pocieszyć, że słuchajcie, nawet jeśli po pierwszym twoim występie nie ma dużo, za dużo nawróceń, to jeszcze nic nie oznacza. Tak? To może nawet i dobrze. To może nawet, tak. Więc mało tego, że ja wybrałem powtórzonego prawa 28 o wszystkich wadach i najlepiej mi bardzo mi pasowało i podobało się tekst o wrzodach odbytnicy. Boże, to było, ja myślałem, Biblię, Boże. Tym wszystkim w garniakach to jest najlepszy tekst, który mógł być. Boże, chwała Ci, Mojżeszu, że tu jest tak napisane, że to nie ja wymyśliłem, tylko... I pismo, i mało, że ja mówiłem, ja darłem się. Tak. Darłem. Chcę podkreślić, Justyna mówi. Duży kościół, kopuła, wiosło, także. Tak. Czułem się jak Charles Finney. Proszę? Ale nie wspominamy. Znaczy, próbowaliśmy obejrzeć i było nerwowo. A to jest ciekawe, że traumatyczne wspomnienia takie salwy śmiechu wzbudzają. Tak samo jak... tak jak w tym wczoraj o naszym wyjeździe do Kijowa na konferencję, nie? Też to salwy śmiechu. Człowiek w młodości, w gorliwości nieraz takie rzeczy popełnia, że hej, ja wtedy w ogóle nie czułem obciachu. Na ten moment. Tak, i darłem się, nie wiem, mniej więcej no, w ten sposób to wyglądało. Co się wrzoda? Co się tekst? Gdzie to jest powtórzone prawo? 28. Żebyście widzieli, jak to wyglądało. Chyba ja już nie będę umiał nawet tak powtórzyć. Było gorzej, więc ja już jeszcze nie powiedziałem. Na rocznicę kościoła. Tak zaczynaliśmy. I taką strzałkę na garnitur. Garnitur po trupie. Garnitur i później na sali garnitury na trupach, no bo idą do piekła, nie? O, już masz. Dotknie się Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i ryszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Pierwszy Koryntian 13. To było jeszcze...
Wszyscy ten ślub pamiętają. I nie wierzcie nikomu, kto mówi, że pastor się nie zmienił. Ale wiecie co, ja tam parę jakby zdjęć tego ująć widziałem, ale tylko oglądałem do momentu, gdzie was pokazywano, gdzie ja wyszedłem, to ja wyłączyłem, pamiętam. Sobie i wy, ja podziwiałam was, że mieliście takie stoickie miny, bo wyglądało na to, że wy to też święcie wierzycie, że czułem pewne poparcie wobec tego, co jakby przekazałem. Pastor uważa, że powinniśmy wyjść. Wyjść gdzie? Wszystko jest. A z własnego ślubu, że panowie, my się nie zgadzamy. Znaczącym było to, że trauma była ogromna u waszych, u twoich rodziców, zwłaszcza Justyna, bo nie wiem, czy mama Rafała chciała się rzucać z okna. Nie. Mama Rafała mieszka na parterze, więc się nie rzucała, nie było jak. Kiedy był ślub twojej siostry, to już tata zrobił wszystko, żebym ja nie głosił. Ja nie głosiłem. I było mniej wesoło. I zobaczcie, i tutaj jaki jeszcze fajny tekst. 28 werset, no cudowny. Porazi cię pan obłędem i ślepotą i przytępieniem umysłu. Nie będziesz nawet pamiętał, gdzie swoją kasę schowałeś. Także w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności. I nie będzie ci się wiodło na twoich drogach. I będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni. Nikt cię nie będzie ratował. Co prawda po tych wszystkich tekstach, które tutaj wymieniam, na koniec było, że no, w Jezusie jest zbawienie, krzyż Jezusa, było, wszystko to było. To... Nie wiemy, czy ktoś zapamięta. Tylko, tak, dokładnie. I raczej mam takie domniemanie, że nikt na to już nie zwrócił uwagę. Że wszyscy tak byli przejęci wrzodami odbytnicy. Oni po pierwsze nie wierzyli, ja podejrzewam, że oni w ogóle nie wierzyli, że w Biblii takie teksty mogą być. Tak, że ktoś napisał, pamiętam Justyna, ty cytowałeś tekst swojego brata, który powiedział, no ogólnie jakby no prawidłowe jakby rzeczy to wszystko, to tam o Jezusie, ale czy trzeba aż tak się drzeć? Jakby ferajnę warszawską jakby nawet tekst przekonał, ale trudność z wykonaniem tak mieli. Forma. Wydawałoby się, co ich zdziwi, tak? Jakby nie jedną rzecz widzieli, nie w jednej orgii udział brali i tutaj nagle po prostu darcie się jakiegoś człowieka ich aż tak jakby zmieszało. No takie śmieszne rzeczy były. Ale Bóg bogaty w miłosierdzie, z łaski swojej nawiedził nas. I zaczął wkładać w głowę Ewangelię Jezusa Chrystusa. Halleluja. I jeśli my chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg, to o tym bardzo pięknie w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł to opisuje w 13 rozdziale. To jest ten fragment, który się u nas nie pojawi. Ten fragment... Zabrakło czasu, tak. Ten fragment na ślubie u Poniatowskich się nie pojawił, podkreślamy to. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym i choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Tak naprawdę tutaj za każdym razem, kiedy Paweł mówi o miłości, możemy czytać, a Boga bym nie miał, byłbym niczym.
I okazuje się, można te wszystkie rzeczy, modlić się dużo, robić jakieś wspaniałe rzeczy niby dla Boga, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I trzeci werset. Choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym całe ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I dalej wymienia od czwartego wersetu. Możemy czytać o tym, jaka jest miłość, czy też jaki jest Bóg. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest dobrotliwy, nie zazdrości, Bóg nie jest chełpliwy, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, żeby udowodnić na przykład, przełapałem ciebie, no teraz muszę ci udowodnić, cwaniaku, żebyś wiedział, jak należy żyć. Więc nie szuka jakby swego, nie chce udowodnić tobie, że jesteś zły, zły, zły. Nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Czyli bądź sobą, przyjdź do Boga takim, jakim jesteś, nie udawaj. Fajnie jest, wiecie, fajnie by było dojść do takiego momentu w Kościele, gdzie my nie oceniamy ludzi. Tak naprawdę nie oceniamy, że żeby oni nie nauczyli się, przychodząc do zboru, nakładać maskę. I że my spotykamy się i nagle jest taki pobożny. Ja wiem, że taka nakładanie mask jest bardzo powszechne w dzisiejszym chrześcijaństwie. U nas był taki młody chłopak, który nawrócił się drugi raz w kościele. Przepraszam. I on, jego tata był starszym tam chyba w kościele baptystów gdzieś. On mówi, w domu on się kłócił z matką, nadużywał alkoholem. Robił różne inne rzeczy, po prostu był bardzo złym, niedobrym człowiekiem. Jego dzieci są tak poranione, że w ogóle nie chcą z tatą za bardzo niczego mieć wspólnego. Absolutnie niczego. Ale mówię, w kościele to był inny człowiek. Jak przekraczał drzwi zboru, po prostu anioł. Mówi, ja patrzyłem na niego i myślałem, jak to jest możliwe? Chciałbym, żeby ten mój ojciec był taki sam w domu. Ale nie był. Wracał do domu i furia. Więc i teraz tak. Fajnie by było, gdybyśmy patrzyli na takich furiatów, którzy nie nakładają maski i się zachowują tak, jak się zachowują. To jest trudno oczywiście z takimi żyć w kościele. Ale wtedy przynajmniej wiemy, nad czym możemy popracować w życiu takiego człowieka. Jakby miłością, akceptacją, nie potępieniem, tylko mówić. Ja nie wiem, jak nawet mówić, niech nam Duch Święty prowadzi, jak mówić i jak takich ludzi jakby podnosić, ale żeby oni nie nakładali maski, bo inaczej my będziemy budować Kościół w fałszywym mniemaniu, że takie anielskie towarzystwo się zebrało. I zamiast głosić Jezusa, który przemienia, będziemy ich uczyć, jak być apostołami dla narodów. W tym samym momencie, kiedy ten apostoł przychodzi do domu i jest po prostu kanalią, od którego chce się uciekać. I ten chłopak, który opowiadał o takim swoim tacie, pastorze starszym, po prostu odszedł od wiary w ogóle. Mówi, że to w ogóle jest jakaś obłuda. Więc to jest dla rodziców też, kochani, jeśli macie dzieci. A dzieci nie są wychowywani według tego, co słyszą od was, tylko to, co widzą i to, co czują. Dzieci są jak gąbka i to polega na tym, że zwłaszcza do 10 roku życia, później to już inaczej, już do 10 roku życia one nasiąkają wszystkim absolutnie. Później już można tylko korygować niektóre cechy, ale już to jest osobowość, która jest totalnie ukształtowana. Więc dzieci biorą, przesiąkają tym, co widzą. I teraz fajnie byłoby, gdybyśmy my tworzyli kościół, w którym ludzie nie muszą niczego udawać. Nawet jeśli, rozumiecie, przychodzi z balangi i czuć, że po prostu całą noc po prostu zionie teraz tym, co robił całą noc. I my jakby nie robimy min takich Mary Poppins. A może byś
coś tam, nie? Tylko współczujemy gościowi, że w ogóle jakby przyszedł do kościoła też w takim stanie. Wody, no, że coś nakaca, tam, nie? Troszczy. To jest, wygląda, że to totalne jakby, ja, w ogóle jak to zrobić? Nawet nie mam pomysłu powiedzieć punkt A, punkt B, punkt C, ale to byłoby coś niesamowitego. Ludzie, którzy nie boją się być sobą pośród nas. A jest taka zasada ogólna, nie oceniaj i doceniaj. W każdym człowieku jest coś, co można by właśnie znaleźć dobrego. I zawsze od tego trzeba zacząć w rozmowie, nawet przy nakazu. Zwłaszcza na kasę. Więc, no tak. I siódmy wers. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Czytamy znów o Bogu. Bóg twoje wady zakrywa. On tobie wierzy. Spodziewa się zmian. Wszystko znosi. Wszystkie twoje brednie znosi Bóg. Dlatego takie pytanie nieraz rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem łaski. Mówi, no kiedyś głosiłeś prawo i spichlerz tak był błogosławiony, po prostu grzmiał na całą Polskę. Wszyscy tylko jakby wasze piosenki słuchali, o was mówili, do was przyjeżdżali na nocy chwały i tak dalej, a głosiliście przecież nieprawdę. Tak do końca. Ale co prawda, wiecie co, było jedno takie ciekawość w starym naszym spichlerze, jak niektórzy lubią, że stary spichlerz, że zawsze byliśmy chrystocentryczni. Udało się nam zachować perspektywę Jezus, Jezus, Jezus. Te nawet piosenki, które śpiewaliście, większość z nich zrodziło się, prawda, też część z nich w kościele, kiedy byliście jeszcze w kościele, Olga z Grześkiem, to wszystko... To nawet widać z tych starych piosenek, że one były chrystocentryczne. Trochę ten Chrystus był nie do końca przez nas pojęty i zrozumiały, ponieważ my wtedy szukaliśmy Jezu, objaw się, niech Twoja obecność przyjdzie. I teraz, kiedy poznaliśmy łaskę, wiemy, że On jest cały czas z nami, nie odwraca się, nie odchodzi, nie chowa się przed nami, tylko im bardziej nawalamy, tym bardziej Jego obecność nas chce przytłoczyć, umiłować, przytulić. I teraz to pogłębione zrozumienie Jezusa jest niesamowite i piękne, więc wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, Bóg wszystko znosi. Ósmy werset. Bóg nigdy nie ustaje, miłość nigdy nie ustaje. To jest doskonała miłość. Jego miłość nigdy względem ciebie nie ustaje. Cały czas daje, daje, daje. Miłość jest dawcą. Bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Bo cząstkowe jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. I wszystkie te rzeczy, dary ducha, prorokowanie, te wszystkie rzeczy, którymi nieraz zachwycamy się, one przemijają, a tak naprawdę Jezus, Paweł mówi tutaj, miłość jest ponad tym wszystkim, bo Bóg jest miłością. My zanurzamy się w Boga, my Go szukamy, my szukamy Jego objawienia non-stop, żeby On codziennie nam pokazywał się w tej swojej miłości. To jest cudowne pragnienie i oczekiwanie, żeby On cały czas tak nam się objawił i z nami tak był. Trzeba już kończyć. Amen. Ja chcę podziękować wszystkim organizatorom wydarzenia. Asia, tak, Beniasowie, wstańcie wy tutaj, Paweł i Ula i Asia. Możesz, dobrze, z dzieckiem to nie musisz stać, wszyscy wiecie, to dziękujemy wam. Brawo. Paweł, jak zobaczyłeś, jak trudno jest organizację ludzką o nazwie Kościół w cokolwiek poprowadzić, to cichutko przekazałeś Uli wszystkie, tak, działania, które w turystyce pracowała. Tak, masz doświadczenie. I teraz, bo ja po tych wszystkich latach pracy w kościele, jak kiedyś słyszę, że robimy wyjazd kościelny, mój wewnętrzny człowiek
chowa się do muszli. Tak, i kiedy Paweł przyszedł, że za kościele jest wolny teren, ja mówię, no dobra, jak... Tak, róbcie. Jakby. Sam byłem pewien obaw i strachu. Jest dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię tak. Ja mówię jako... Ja mówię... Zorganizujemy jeszcze, zobaczymy. Jeśli jest zgoda, to ogólnie te wyjazdy takie są super, bo my w tym mamy więcej czasu na modlitwę. Bóg inaczej się porusza niż na nabożeństwa. Zawsze na takich wyjazdach ciut więcej się dzieje, nie, dużo więcej niż chociażby wczorajsze nabożeństwo wieczorne nasze. Tak, tak, tak. Więc takie wyjazdy są na pewno ważne, ale ja jako słyszeliście, po jakich traumach wszyscy jesteśmy, że pierwsze 10 lat ślubów to byłem w garniturze po trupie, jak to Grzesiek mówił. Przepraszam Olga, że to już tak, już, więc to cytuję tylko Grzegorza, więc tak. A chcę też bardzo podziękować Asi, która to też gdzieś próbowałeś spinać, liczyć te wszystkie wpłaty, nie wypłaty. To strasznie trudne zajęcie, bo to jest jakby niewdzięczne wyczaić. Tak, tak. Tak, ale tak czuję, że no twoje wrażliwe serducho trochę jakby też jakby się zmęczyło, przemęczyło przy tym troszeczkę, nie? I tak, ja jakby chcę tak szczególnie ci podziękować, że jesteś zuch, jesteś ważna i super, że jesteś, że tymi rzeczami jakby masz wgląd i się zajmujesz, bo to jest naprawdę niewdzięczna praca. I dajcie oklaski dla Asi, dobrze. A później przyjdźcie, ją ucałujcie tam, nie wiem, pocieszcie, powiedzcie, nic się nie stało, kolacja, nic się nie stało. No już płaczę, tak? Kochana, Boże, chodź się pomodlimy, chodź tutaj. No, przytulę cię, chodź się pomodlimy się o nią. Ojcze, my błogosławimy Asię teraz, my dziękujemy za jej siłę wewnętrzną i prosimy, daj jeszcze więcej tej siły. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech będzie wzmocniona. Niech będzie umocniona. Niech rośnie w siłę, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wywyższamy Cię, Jezu, za wszystko, co robi. Dziękujemy, że Ty jesteś przy niej. I dziękujemy, że dałeś ją Kościołowi. To jest cenny dar. Alleluja. Błogosławimy Cię, kochany. No. Amen. Dziękujemy Olga, Tobie i Grzesiek, że gdzie tam Grzesiek gdzieś łazi, więc uważącemu przekażesz, że fajnie, że przyjechali się, że jesteście, fajnie. Jeszcze na koniec Irena, chodź tutaj, Irena. Ireno! Tak. Mi się podoba ta historia, weź powtórz to, co nam mówisz tak w trzech słowach. Chodź, opowiedz, jak spotkałeś dzisiaj. A. Chodź, a najpierw. Teraz można przytulić pastora, że my go kochamy. Jest naszym ulubionym, my się z pastorem przyjaźnimy. Znacie naszą historię mocno. Że pastor jest. Wybaczyliście mi kazania ślubne? Kila pastorowi wybaczyli. No, więc przytulajcie go, niech wie, że go kochamy. Amen. A gdzie jest Darek? Darek, chodź, opowiedz o tej fajne, bo to jest powiedz, to jest fajne, takie ludzkie, tak. Życie. Znaczy, no słuchajcie, no rano wstałem, mówię, pójdę na grzyby. Dorota idzie, mamy zmienić, ma całą torbę. Pójdę na grzyby, bo las, to mówię, pewnie grzyby będą. No i chodzę po tych grzybach, zbieram te grzyby i miałem tak bluzę z kapturem, dresik i ktoś krzyczy, Irena! Ja idę dalej, chodzę, zbieram. Irena! Ja się odwracam. Ja mówię, to nie Irena, ale podobny pan jest do Ireny. Pan jest podobny do mojej sąsiadki Ireny.
Ja co tam ciekawego słychać? Taka pani z 70 lat, taka chciała pogadać. No to ja, co tam ciekawego słychać? No, mówi, chodzimy po grzybach, zbieramy i tak dalej, nie? Ja tu jestem na ośrodku obok. A tu na tym ośrodku bardzo porządni ludzie, mówi, na tym ośrodku, nie? Mówi, na początku ich wszyscy nie chcieli, wszyscy się ich bali. No ja czemu? Czemu wszyscy się bali, nie chcieli? Bo to inna wiara jest. Ja, jak inna wiara jest? Co pani opowiada takiego? Mówi, no wierzą w Jezusa, czytają Biblię, ale mówi, nie wierzą w Matkę Boską. Co pani opowiada? Mówię, nie wierzą w Matkę Boską. Naprawdę? No nie wierzą w Matkę Boską. Mówię, no to co? Mówię, Jezus mówi, ze śliwki spadł? No nie, mówi. Jak mówi, chodzę do nich na te zimą jasełka całe, to mówi, jest dziewczynka ubrana, przepasana, trzyma Jezusa, także mówi, że się urodził mówi, z kobiety, ale mówi, nie wierzą w tą Matkę Boską. No i tak żeśmy z tą panią porozmawiali z 15 minut. No i było po prostu śmiesznie. No, nie wiem, co mogę jeszcze dodać. Co tam jeszcze ciekawego mi ta pani powiedziała? No powiedziała mi na przykład taką rzecz, że tutaj pracuje jej córka i wnuczka i ci ludzie są bardzo fajni i że tymi ludźmi nadzoruje jakiś duchowy. Ja mówię, jaki duchowy? Ksiądz? Nie. Ja mówię, kto? Pop? Nie. Pop to na wschodzie. Pomyśl pan, jak nie ksiądz, jak nie pop, to kto? Ja mówię, biskup. Nie. Ja mówię, to może Świadkowie Jehowi? Nie. Ja, ona mówi do mnie, pastor. Ja mówię, co pani opowiada, pastor? Także taką miałem dzisiaj dyskusję. Ale dotknęło, jak ty opowiadałeś o tym, że ona potwierdziła, że nie ma porządniejszych ludzi w całej okolicy, nie? Że ukazuje się takie świadectwo zewnętrzne, że my ewangelizujemy tych wierzących w Matkę Boską poprzez naszą postawę, tak, że jesteśmy godni zaufania, że gdzieś można ufać i tak dalej. To jest okazuje się, nasze życie jest ewangelizacją. Ty powiedziała, że nie ona nie zna lepszych ludzi i okolica, a 17 lat temu nie chcieli bawić.